17 mamy zaliczyć. Aha, to będzie piękne teraz. Wręcz zajebiste. Wiedziałeś, że to będzie. Ja sam nie myślałem, że aż tak. Co to jest? 17. No dobrze, tego pieruna. Kurde, jak to było ciężko dolić. No, właśnie, jar. A widzę też tak sam po naszemu napisali jakieś jary 17 odbiłem. Mamy tego dziada. Teraz widać się tam trzeba będzie wyspinać. Jechać na jasienicę. Sam się wrócę. Łażeni. Starsza biokiki jeszcze nie doleciała. Dobra. Jedziemy. Jak ja tu wylezę, to będziesz super. Gdzie piorunie? Tu jest mokro. Jak to piorunie? Ło! Siedli. Daj mu znak mojej siły! Wylądzę. Na kraju teraz wylot. Wynał mamy 28. Słuchajcie, Rostominski miał trochę kłopoty dotrzeć. Sam żeś wpadł do Krzypowki. Ale trzeba gipko lecieć, bo rower mu jakiś kilometr stąd. Kopczyk na wale, za chałupami. Kurde, to ja tu był tyle razy, a wynał. Kurde, jeszcze nie ma pawy. Ja
Dobra, lekca. Tam 23 to rozkijamy na Wiśnicę. Potem już powinno być lepiej. Tam, tak. Tutaj cały czas tak po przekątnej mniej więcej chyba iść. Widzicie, tu mnie trochę pokierowali. Kurde, ale tu jest sam pioruński urwisko. Jak to te gołęszyce tu mogły żyć w takich lasach? Kurde, już tu bez mała na życie idzie zjechać. Kurde, no i faktycznie. Jada wedle życi razem z tym pioruńskim. Sam się chyba tych butków nie doczyszcza, ale mi do 40 kilo. No, jadę już przy kole. Dobra, teraz Kiwiślica i jademy na zup. No jak od teraz przejść przez to pieruńsko, że sam szewików nie zamoczać. Szczególnie tak są zamoczane. Pierunie to było piękne. Ha ha ha. Hi hi hi. Hu hu hu. Rozkije fajnie. Aby się to pode mną nie załamało. Kudena. O pierunie jasne. Kurde, szakwarz też stracił normalnie. Pierunie, ta szakwa będzie niszła do gruntownego prania. Nie, to dość długo zajmę. Ale hopy tam nie pokierowały. Idę, że dobra. Dobra. Jada na zup. Ja by tam może sam wyszedł, ale nie chcę tam myśl. Jadę tych obów, nie bliżej tam. Tutaj Wiślice. Kurde, no. To jest genau przewaj. To jest genau przewaj. A, do wody żeglą. Tam szłapy mu przemoczane do suchej nitki.
No a to ja też badajmy, aby się za nim trzymać. Abyśmy tajemnie długo nie. Tam już będzie łatwo. Wielki praksy jeszcze zaliczać sobie się z gałęziami walić. Jadymy. Finiszujemy, panowie i panie. Wiesz co, bo teraz mówiłaś, że nie masz czasu. Jak będziesz miała czas, to badamy, a jak to jest, to dobra, dziękuję. Czy lepszy objawek dostaniemy? Tak, tak, nie ma miejsca. Możliwe, że ktoś, ja mówię, pewnie nie było zasięgu, ale pojawi się zaraz w czasie. Więc no. Mam nadzieję, że w każdym razie nie wiedzę, że tak więcej, że w tym zasięgu nie ma miejsca.
Teraz jest wieża krawiec. Teraz robi jakiś taki rodzinny. Tak wygląda mój rower po przejechaniu maratonu. Błota w Pielni, zakwa do praniu. Rower do Krychera chyba. Słuchajcie, Roska Militara, że skończył Krycherem myć rower. Koło. Różnica widać. No musiałeś to zrobić, bo inaczej byś go nie domył. Widzicie, wiele hasio się tu nazbierało z niego. Muszę stąd uciekać, bo mnie chyba zatłuką tutaj, na tej myjni. Wiele hasio. No ale musiałeś to umyć, bo sam to było pieruńsko zawalone. Aż mi koła blokowało. No nic, no maraton fajny był. Prawie 80 km żeś zrobił, a miało być na 50. Do Krzypopki żeś pod Międzyświeciu, ale to tam się chyba nagrało Kajsi. Nie wiem. Sakwa widzicie, fest z Maraszuno. Bidon też, ale bidonu żeś nie mógł kercherem, bo mógłby się otruć, bo to jeszcze chemikalia są. Widzicie, jak sakwa z Maraszuno. Straciłeś Kajsi to na manetce, no ale tak to już było. Słuchajcie, leżę pieruńsko zadowolony. Ja nie wiem, kiedy miejsce żeś zajął, ale to nie ma znaczenia. Grunt, żeś się przejechał, budki, nogi, chłopy, wszystko mu tak fez zmazane, zesrane jak pierun. No ale to są całe uroki tego. Michał ma czego żałować, bo nie przyjechał, bo się bał deszcza. Rano trochę lało, potem się wypogodziło. I było całkiem fajnie. No błota było jak pierun. Wszyscy tacy zesrani, ze świniuni byli, ale super. Tak jak się pomyślał, sobie jeszcze się tu do Wendelina zjawić. Że żeś tu już był, ale no teraz żeś już jest tak lajtowo, bo nie na zawodach już tak lajtowo. Kaplica świętego Wendelina. I widzicie, tu mamy punkt kontrolny 37 i tu widzicie taki oto klopcingi, nie wiem jak to nazwać inaczej, klopcingi, taki dziurkacz, o, po polsku by to było. I to się taką kartka. Teraz już ich nie mam, bo mi ją zwini, ale to się tak no odbijało, o tak, wsadzało się ta kartka i tak się robiło, sobie te dziurki tam były. I tak to wszystko wyglądało. Słuchajcie, tutaj jeszcze żeś znot coś, co wielu też zainteresuje. Mianowicie tej nocy, czyli 7 na 8 kwietnia 2017, szła tak zwana ekstremalna droga krzyżowo. Słuchajcie, ponad 60 km, czy wiele to tam było, mniejsza z tym. Oni szli z Czechowic, tutaj do Wendelina, widzimy tutaj stacja 7. Tej drogi krzyżowej zostawimy im to tu, nie będziemy tego brali.
niestety je. I to naprawdę piękna idea, w wielu krajach się to odbywa. Tydzień przed świętami wielkanocnymi, no bo za tydzień będzie Wielka Sobota, dzisiaj jest sobota, wyjątkowo mamy wyprawa z kuli tego maratonu. No bo to jest taka fajna idea, aby przed świętami wielkanocnymi taki już spotkanie z Panem Bogiem. No oni tam idą w milczeniu. Może zrobimy taką wyprawę i przejadymy się tą trasą. Jedną z tych trzech, z tych dwóch tutaj, co były trasy ekstremalnej drogi krzyżowej. Tak myślę, że zrobimy taką wyprawę, może w święta, bo raczej żadnych bezuchów we święta się nie spodziewam, także wyda wolny i możemy na raj zajechać. Widzicie, koło już myte, a to jest kaplica świętego Wendelina w Rudzicy. Wiele razy, że tu był, wiele razy byda. Także no fajnie, fajnie tu jest. Naprawdę tam się można wody nabrać. Ponoć, że ta woda leczy choroby oczów, szczypiów. Słuchajcie, jedno wam powiem. Kiedyś pierun tu jest analfabetą. Zalej wodą pompę. No. Ja bym napisał wodą. A oni napisali wodą, OM. Ale wczepiamy się szczegółów. Dobre. Słuchajcie, oczywiście cała ta trasa, moja trasa tego maratonu, to było oczywiście przeznaczone dla akcji Rower Pomaga. Kaj tu mamy te logo. Jest. Całko Polsko. Jeździ dla dzieci z domów dziecka, do bajki, z Beitelhausów. Widzicie, to jest to logo, Fundacja Arka, Rower Pomogo. Także dzisiejszy maraton też się do tego liczy. A mam już 88 km jeszcze tak z 5 do Orza. Do sety się mi nie chce dobijać, bo już jest fest wyplumpany. Wiecie, no po takich barzołach się jeździło, przez taką krzypopkę, że przełaził w podłech. Zresztą pojrzyjcie na moje szczewiki. Rower już koło wyczyszczone, kercheryn. No tu było fajnie. Tu to była, ten punkt to był do mnie formalność. Tak samo jak kamień rudzicki. Dużo zdjęć, że zrobił tych punktów. Mapa też mu wjechał w tym. We chałupie będę miał, jak dojadę oczywiście. Także no fajnie było. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze monocoka i nagromy. Pozdrawiam też znanego cyklistę z Rybnika, Gustawa Sebastiana, który jeździ na tym swoim kole przez całą Polskę. Naprawdę wielki szacun do chopa, bo zajechać z Rybnika na Mazury, tam a nazad, bez spania, bez niczego, bez odpoczynku, to jest niesamowity wyczyn.